Witam Państwa w kolejnej edycji Midday Mentors. Nazywam się Sabina Wieniecka i zarządzam regionem Europy Środkowej i Wschodniej w APMG International. A rozmawiać dzisiaj będę z Cezarem Krzemińskim, konsultantem z firmy OMEK, posiadającym wieloletnie doświadczenie w obszarze zarządzania projektami i usługami IT. Cezary doradza przedsiębiorcom, które chcą zmienić sposób pracy na bardziej zwinny w obszarach zarządzania zarówno projektami, programami, jak i portfelami i uczestniczył w realizacji szeregu projektów w obszarze telekomunikacji, IT oraz edukacji. Jest także bardzo doświadczonym trenerem, akredytowanym w zakresie FITES-em, ITIL, Agile PM czy Agile BA. Dzień dobry, panie Cezary. Dzień witam. Dobry, witam. Bardzo dziękuję witam. Za przedstawienie. Witam w pierwszej polskiej edycji Midday Mentors. Cieszę się. Podczas dzisiejszego spotkania porozmawiamy o zarządzaniu usługami IT. Panie Cezary, myślę, że nie będę daleka od prawdy, kiedy stwierdzę, że od końca lat 90. jeden framework zdominował obszar, o którym rozmawiamy i pomagał organizować działy IT oferujące usługi dla swoich klientów. I ten framework rozrastał się przez lata i stawał się coraz bardziej przeładowany i ciężki. Jednak w dzisiejszych organizacjach IT de facto jedynie 20% z treści przekazywanych podczas szkoleń i samego frameworku jest w rzeczywistości wykorzystywanych. Są to głównie, co wykazało ostatnie badania przeprowadzone przez ITSMF International, zarządzanie incydentami, problemami i zmianą. No więc świat się zmienił, a wraz z nim zmieniły się organizacje. I na przykład Unia Europejska sfinansowała rozwój ram FITES-M, które koncentrują się jedynie na podstawowych, najbardziej istotnych procesach w zarządzaniu usługami IT. Czy uważa Pan, że FITES-M wpisuje się w ten wymóg bycia bardziej lean i koncentracji na najważniejszych procesach? Tak, oczywiście. Sytuacja wygląda w taki sposób, że faktycznie cofając się nawet do początków ITIL-a, gdzieś tam do wersji drugiej, był wtedy postawiony na procesach. Tych głównych procesów było 10, jedna funkcja, service desk i faktycznie z biegiem czasu było widać, że zaczyna zajmować coraz więcej obszarów, jakby coraz bardziej się rozbudowuje. I to było widać i na szkoleniach, i w trakcie konsultacji w wielu różnych organizacjach, i przy wdrażaniu podejścia do zarządzania usługami, że faktycznie z tego ITIL-a było wykorzystywanych coraz mniej elementów. Tak? W zasadzie większość tych podstawowych, te podstawowe elementy, one w zupełności wystarczają do tego, żeby efektywnie i skutecznie zarządzać usługami IT. I FITES-M właśnie w to się wpasowuje bardzo mocno. Tak? Tutaj mamy tylko 14 procesów i te procesy w zasadzie są wystarczające do tego, żeby efektywnie, skutecznie zarządzać usługami IT bez tej całej obudowy czy nadbudowy, która w tej chwili występuje w ITIL-u. Także wydaje mi się, że to jest coś, do czego przynajmniej chyba w najbliższym czasie gdzieś tam świat, organizacje i tak dalej będą zmierzały. Zresztą troszkę sama nazwa, tak? FITES-M. Też modny temat ostatnio, tak? Chcemy być wszyscy fit. W związku z tym to chyba też gdzieś tam w to się wpasowuje. Natomiast wydaje mi się, jeszcze jest jedna istotna sprawa. Również w FITES-M są definicje pojęć. Tak? One są wyjaśnione we właściwy sposób. One również uspójniają słownictwo. Znaczy w żadnym momencie my nie jesteśmy, FITES-M nie jest sprzeczny ani z tym, o czym mówi się w ITIL-u, ani z pewnymi standardami, które mówią o zarządzaniu usługami IT, czyli z ISO 20000, to wszystko jest spójne. Również nic nie stoi na przeszkodzie, żeby do FITES-M-a podejść troszkę w taki sposób, że to może być taki pierwszy krok, jeżeli chodzi o zarządzanie usługami IT. To może być punkt wyjścia do tego, żeby później albo go rozbudowywać właśnie o potrzebne elementy z innych frameworków,
albo dążyć do, jako organizacja do osiągnięcia certyfikacji ISO 20000. Także tu wydaje mi się, że miejsce na FITSM na rynku jak najbardziej jest, bo jest to coś, co jest chyba dopasowane w tej chwili do większości potrzeb bardzo wielu organizacji. Myślę, że to jest bardzo ciekawe, co pan powiedział, że FITSM nie wyklucza się z stosowanym powszechnie przecież ITIL-em, że stanowi właśnie punkt wyjścia do niego i wspaniały wstęp. I że tak świetnie się łączy z innymi bardzo potrzebnymi, teraz popularnymi podejściami jak Lean czy Agile. Czyli można powiedzieć, że FITSM jest taką alternatywą, dzięki której także same szkolenia będą bardziej produktywne i że podczas samego szkolenia ci uczestnicy będą mogli się skoncentrować na tych najważniejszych procesach na początek i potem ewentualnie je pogłębiać czy rozbudowywać podczas dalszej edukacji i praktyki. Tak. Tutaj jest tak, że FITSM również zawiera pewne przewodniki, które jakby bardziej precyzyjnie opisują, jak podejść do tych pewnych obszarów zarządzania usługami IT. Ma coś, o co w zasadzie wszyscy pytają, czyli template'y, szablony, wzorce. Tak? Ma również przykładowe, na przykład przykładową umowę SLA. Coś, co też na wielu szkoleniach o to pojawiają się pytania. A czy moglibyśmy dostać jakieś wzorce dokumentów, szablony i tak dalej. To jest też wbudowane już w FITSM i widać, że FITSM również będzie jakby uzupełniał te szablony, wzorce dokumentów i tak dalej, bo to jest chyba też coś, czego brakuje. Tak? Do tej pory w zasadzie każda organizacja, każda firma, każdy dostawca usług jakby musiał sobie to wypracowywać samodzielnie, trochę uczyć się na własnych błędach, a tak naprawdę tutaj można skorzystać z gotowców troszkę i tak naprawdę później podejść do takiego ciągłego doskonalenia, o czym również w FITSM-ie się mówi. Tak, także tutaj też jest podejście to związane z tym ciągłym doskonaleniem, z pomiarami, z wyciąganiem wniosków, z korzystaniem z doświadczeń, z zarządzaniem wiedzą. Te wszystkie elementy takie istotne, one tutaj są. Ostatnie pytanie, czy w ogóle na rynku jest jeszcze miejsce i popyt na taki jeden duży one size fits all IT service management framework? Czy może popyt zmienia się właśnie w kierunku bardziej zróżnicowanego podejścia wykorzystującego podejście agile'owe, DevOps'owe z modelem Lean Service Management, o których pan już mówił, właśnie takim jak FITSM? Wydaje mi się, że jak najbardziej tak. Jakby będzie miejsce dla jednego i dla drugiego. Mhm. To jest chyba troszkę tak, jeżeli by porównać to do różnych podejść, metodyk, frameworków, jeżeli chodzi o zarządzanie projektami, to mamy pewne metodyki Agile PM na przykład, która mówi o zwinnym zarządzaniu projektami, a z drugiej strony mamy właśnie najnowsze wydanie PMBOK-a, który obejmuje jakby dużo więcej elementów. I wydaje mi się, że miejsce na rynku jest i dla jednego podejścia, i dla drugiego. Również część firm pewnie, które już weszło w ITIL-a, ma trochę tych więcej elementów i tak dalej, one będą jakby dążyły sobie w tamtym kierunku. Natomiast te firmy, które zaczynają coraz większą uwagę zwracać na zarządzanie usługami, a od usług IT, czy od skuteczności zarządzania usługami IT, w tej chwili zależy skuteczność prowadzenia biznesu. Każdy biznes jest uzależniony w tej chwili od świadczenia usług IT i zaczyna na to zwracać się coraz większą uwagę, to FITSM jest moim zdaniem super takim pierwszym krokiem do tego, żeby uporządkować sobie zarządzanie usługami. Zwraca uwagę na najważniejsze elementy, natomiast jest na tyle przyjazny i nierozbudowany, że daje się zastosować
bez takiego dosyć dużego zastanawiania się, co wybrać, tak? Z tych takich, co należałoby wyciąć, tak? Tu w zasadzie większość elementów można zastosować od początku. Moim zdaniem jako taki punkt wyjścia znajdzie na pewno miejsce na rynku. Super, dziękuję bardzo Panie Cezary za podzielenie się tymi wszystkimi refleksjami, spostrzeżeniami i wiedzą. I mam nadzieję do zobaczenia wkrótce. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia Państwu.